Nie! Kurde, czemu zaskoczyłeś? Czemu zaskoczyłeś w Harry? Jezus Maria, no kurde, co za mongoł jeden. Nareszcie jesteśmy tutaj, dobrze. Dokładnie, o. Tutaj miałem przejść. I teraz zobaczmy, którego tutaj musimy czaru użyć. A Lumos by się chyba przydał tutaj, co nie? Czy mi się wydaje? Dobra, platformą zleciliśmy w dół. To teraz myślę, że możemy polecieć znowu do góry. Dokładnie. Tam mamy ten. Widzicie? Patrzcie. Tam było. Czekajcie. O, dokładnie. Dawaj, 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 dawaj. Teraz chyba musimy tutaj doskoczyć, nie mam pojęcia. Chyba, że znowu musimy tutaj uderzyć. Nie. Czyli musimy chyba doskoczyć. Dobra. Dobrze. Dobrze. No teraz też dupę widzę trochę. A, chyba że tak musimy tędy podejść. Ta, tędy musimy iść. Dobra, przez chwilę myślałem, że znowu będziemy musieli użyć Flipendo. A, i teraz... Wii! Wii! I tam musimy się dostać. Wii! Kurde. Szybko, szybko, szybko. Ui! Łap się. Boję się, kurde, teraz o tę sekwencję, nie? Dobrze, mamy to. Świetnie. No. I proszę bardzo, mamy przecięte tutaj przejście. Okej. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Co będę miał przygotowane? W sensie przygotowane, no mam telefon, który się mi teraz ładuje. Ciasteczko dyniowe. Nice. Nice, nice. Coś tutaj mamy? Ty, no bo kurde, widzę, że tu chyba nic nie mamy szczególnego. Popchać jakoś super nie możemy. Dostać się też nie możemy. Nie możemy otworzyć tej biblioteki. To nie jest jak Harry Potter i... Kamień filozoficzny na PC albo na PS1, gdzie mogliśmy takie czary mary robić.
No tutaj niestety nie... What? Co? Tu coś jest jeszcze? Ty patrzcie, zbugowała się dynia. O lol. To się tak da? To nawet nie wiedziałem. Ale kurde, Harry to jest dobre, on jest sprytniejszy niż kurde wszyscy, co tam na dole kurde pilnowali tej biblioteki, nie? Second floor, reading room, past the library and into the annex, through portrait. Got it. Oho, i znowu mamy walkę z nimi. Żeby nie było, mnie to wcale nie przeszkadza, że my po raz kolejny z nimi walczymy, z tymi duchami tu. Ale problem jaki jest, zaczyna się wtedy, kiedy ta walka już trzeci bodajże raz się powtarza, no. Dobrze policzę, trzeci raz. Trzeci raz z nimi walczymy, już. Jakby... Troszeczkę od tej gry wymagałoby się trochę bardziej oryginalności pod tym względem, że mogliby innego minibossa dać. Bo tak to cały czas lecą na tym samym patencie. Wiecie, gdyby ta walka jeszcze się jakoś super od siebie różniła, no to wtedy inna bajka, ale w momencie, kiedy to jest dosłownie to samo, co mieliśmy już na początku, no to to trochę takie... Nie wiem, no. Może to ja jestem też taki za bardzo narzekający. Bo żeby nie było, mi to absolutnie nie przeszkadza, że coś takiego jest, tylko... Kurczę, spodziewałem się czegoś innego, szczerze. Okej, to by było na tyle. To była w sumie szybka walka. Nie będę tego ukrywał. Nie spodziewałem się tutaj żadnych fajerwerków, żeby nie było. A i teraz tam będziemy musieli doskoczyć. Dobra, ale zanim tam doskoczymy... A, już tutaj się ktoś czai. Dobra, trzeba do góry wskoczyć, szybko. Kurde, no ale wskacz tam. Spongify! A pumpkin pasty. A pumpkin pasty. Tam do góry będziemy musieli się chyba dostać. Z tego co widzę. Ponieważ tu mamy ten. Tu mamy takie. Wow, wow, wow. Kurde. Harry. Spongify! Spongify! Czasami właśnie nie lubi, że Harry się tak ześlizguje, bo to jest strasznie irytujące, powiem wam szczerze. I kamera nie za bardzo chce ze mną współpracować, co zresztą widzicie. Odwraca się na wszelakie... O, tutaj powinna się odwrócić. Wtedy będzie cacy. Teraz pytanie, czy... Co ja tutaj źle zrobiłem? Chyba, że musimy doskoczyć w tamtę stronę. Ale w to wątpię. Ty, tutaj jeszcze nie byliśmy. No właśnie. A widzicie, kurde? Trzeba było przemyśleć sprawę. Tam mamy w ogóle też jakąś skrzyneczkę, ale nią się na razie nie interesujemy. Stink pellets.
Cuchnące gałki. Okej. Co kto lubi. Dobra, tu nam się otworzyła jedna biblioteczka. Więc zerknijmy, co tam jest. O ile ktoś tam nie wyskoczy, zaraz jumpscare'a nie będzie. O, powtórka z rozrywki widzę. Tutaj gra teraz nas testuje z tego, co żeśmy się do tej pory nauczyliśmy. Okej, no to w sumie to jest całkiem fajne, że nas czegoś takiego testuje teraz gierka. Okej, okay. Czyli teraz ten korytarz nam się odblokował. Okej, trochę się słabo przygotowałem, ponieważ tutaj już ktoś na nas czyha. Nie! Kurde! No tak przesrać sobie to trzeba być chyba mną. Dobra, szybko do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra, teraz będziemy mogli użyć zaklęcia Lumos. I co nam się pokaże? Tu będzie platforma. Tu będzie platforma. Okej. Tam na dole jest uczeń. Tam musimy leść. Chciałbym zaskoczyć, ale wiem, że... Ale wiem, że to się może źle skończyć i w sumie się źle nie skończyło, więc... Nie rozumiem, po co ja się tak nastawiam. Dobrze, wskakuj tu. Dobrze! Okej. Odblokowało nam się z powrotem przejście. To mi się bardzo podoba. I zobaczmy teraz, co tutaj byśmy znaleźli. Ciasteczko dniowe. Dobrze. Dobra, teraz spójrzmy na zadania. Aha. Może przeczytać? A nie, to tablica ogłoszeń. No to co, to możemy chyba już wracać w takim razie. To chyba byłoby na tyle z poziomu Peleryny Niewidki. Nawet go żeśmy zrobili, kurde. On taki długi nie był, jakby mi się wydawało, bo przez chwilę miałem jakieś dziwne podejście, że to będzie jeden z dłuższych poziomów. Dobra, i teraz pytanie, gdzie my mamy dokładnie iść? Tu mamy zamknięte, więc jedyną drogą, jaką będziemy mogli się kierować, to jest tutaj chyba. No tak, to są jedyne drzwi, które są otwarte.
Aha, możemy tędy się wypełznąć. W sumie nie musimy całą drogę pokonywać. To też jest w sumie spoko. Trochę słabo byłoby, gdybyśmy musieli całą drogę pokonać. Szczerze. Coś tu mamy? Folio Bruttitom pierś, latające księgi. Te ciężkie tomiska mogą w niebezpieczny sposób wyskakiwać z półek biblioteki, zwłaszcza w wydziale ksiąg zakazanych. Można je ogłuszyć zaklęciem wypętą, są jednak łatwopalne. Okej, to żeśmy się sporo dowiedzieli. Nie powiem, że nie. There's someone round here. Hey, you! Gotcha. Hej, ty, to ty! O Jezu, teraz całą drogę będzie musi pokonywać właśnie w taki sposób. Dobra. No jak trzeba, to trzeba, no niestety. To będzie dosyć trudne. Tyle mogę od siebie powiedzieć, ale... Po raz kolejny powtórzę się. Jak trzeba, to trzeba. Nie? O, Juli książki chyba nie ma tutaj. There's someone round here. I'm sure I heard someone sneaking around here. What's going on? O, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, wyminięci. Jeszcze jeden korytarz mi taki został. To jest właśnie najgorsze. Więc nie do końca mam pole do śmiechu. What's going on here? Ale w sumie wyminąłem ich bardzo łatwo, więc nie mam czego się wstydzić tutaj. What? What bit of end at midnight, Ickle Thirsty? Tut tut tut! Naughty naughty! You'll get caughty! What's that you got here, Potter? Peeves, please! Let me see it! Give it here! It doesn't belong to you! No i Irytek nam zabrał książkę. Księgę w sumie. To będziemy go tak ścigać. A ty tutaj poleciałeś. Przedmioty niemagiczne. Aha, teraz tutaj sobie ktoś tu poleciał. No zobaczymy, co ty tam będziesz, co ty tam wymącisz, gościu. To po co cały ten ceregiel z tym, że ten? Że ty nam podpierdzieliłeś tę książkę? Bo nie rozumiem. Mom! Dad! So, you, like hundreds before you, have discovered the delights of the Mirror of Erised. I didn't know it's called that, sir. Can you think what the Mirror of Erised shows us all? It, well, it shows me, my family. Let me give you a clue. The happiest man on Earth would look into the mirror
and see only himself exactly as he is. So then, it shows us what we want, whatever we want. Yes, and no. It shows us nothing more or less than the deepest and most desperate desires of our hearts. You, Harry, you have never known your family. You see them standing beside you, but remember this, Harry. This mirror gives us neither knowledge nor truth. Men have wasted away in front of it, even gone mad. That is why, tomorrow, it will be moved to a new home. And I must ask you not to go looking for it again. It does not do to dwell on dreams, Harry, and forget to live. I think I should take this for now, lest it get you into trouble. Now, why don't you get off to bed? No, czyli odkryliśmy tutaj jakby coś a la taki magazyn, gdzie jest właśnie to zwierciadło całe. Lustro Eingarp, czyli lustro, które zdążyliśmy już poznać w wersji na PS1 i wersji na PC-ta, gdzie Harry po prostu zobaczył swoich rodziców. I tutaj Dumbledore zrobił mu tak zwane lekcje morałów, gdzie w zasadzie to tylko nam wytłumaczył, że to tego lustra i tak się pozbędzie. Dobra, możemy zakończyć sobie noc. I tutaj będziemy kończyć też sesję nagraniową. Już i tak mamy ponad połowę gry za sobą, albo połowę gry dopiero. Tak więc następna sesja, kto wie, może być już ostatnią sesją. Albo przedostatnią, kto wie. Na pewno jeszcze mi się ją uda. I checked that copy of A Study of Recent Developments in Wizardry you found in the restricted section. No mention of Nicholas Flamel. Shame about not finding him. Have some bacon or something. Why aren't you eating anything? It's charms class next. I've heard we're learning the Incendio charm. I'm sure I've read Flamel's name somewhere. A bit early for mail, isn't it? But I never get mail. Let's open it. It's a broomstick. That's not just a broomstick, Harry. It's a Nimbus 2000. But who? You'll be able to fly anywhere around the ground. But try not to crash into too many of the towers. No i dostaliśmy Nimbusa 2000, moi drodzy. Nimbus 2000, chyba wszyscy wiemy, co to jest za miotła z Harry'ego Pottera. Kurde, ale mi ta gra imponuje, że to jest tyle takich nawiązań do filmu i książki. Czemu wersja na PC i PS1 tego nie miały? To mnie zastanawia. Naprawdę. Coraz bardziej lubię te wersje, szczerze powiedziawszy. Chociaż i tak i nie, bo z jednej strony mnie wkurza trochę ta kamera. Bardzo jest irytująca. Dobra, jakie mamy zadania? Zero zadań. Aha, okej. Czyli możemy zapisać sobie gierkę i tutaj skończyć. Zobaczmy, ile będziemy mieli procent, bo jestem tego również ciekaw. No to jest całkiem sporo. Dobra, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się podobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem po więcej. Zachęcam również do wbicia na grupy na Facebooka oraz Discord. Linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PS2 i nie tylko. Cześć!